Dawaj. Dokładnie. Dobra, witam Was wszystkich serdecznie. Ja jestem Robert. Takie pytanie na szybko. Kto z Was był na Wrocław RB? I dlatego nie będę dawał mojej presji z Wrocław RB. Przygotowałem dla nas unikalny content, którego... ale jest w internecie, więc można już ją obejrzeć. Jak się wejdzie na YouTube'a Wrocław RB, to można ją obejrzeć, jak ktoś miał ochotę. Podobno była dobra. A więc dla Was mam taki tok, który rodzi mi się cały czas w głowie. Pierwszy raz, jak będę opowiadał, nie jest tak ustrukturyzowany jak drugi tok, który Wam dam, który dzisiaj sobie też powtórzyłem i stwierdziłem, że jestem w stanie go już po prostu mówić z pamięci bez problemu. Ale to wymyślałem dzisiaj, jadąc do Was pociągiem przez 5 godzin, próbowałem przelać to, co sobie gdzieś tam myślę od paru lat. Nie miałem tytułu, więc nazywałem fucking startups, bo ogólnie to jest taki hejt na, nie tyle na startupy, ale też to tam w startupach w kodziku można wewnątrz znaleźć. No i to jest na podstawie tego, że w sumie to moje całe doświadczenie jako rubisty, odkąd zacząłem. Od pierwszego projektu, jaki zacząłem, to było chyba 8 lat temu, to wszedłem w projekt, który był 3 czy 4-letnią rejsową apką, już miał tam 100 tabel i 100 modeli i 100 problemów. I ogólnie to ja tak wyszedłem tak ze studiów z takim nastawieniem, kurde, teraz będę robił w rejsach, wszyscy w rejsach mówią, że trzeba testować i idę do pierwszego projektu, a tam nie ma żadnych testów i w ogóle pisali go ludzie z 5 krajów bodajże, była mega mocna gra i wtedy poczułem, co to jest legacy. I ja od tego momentu, no dawaj. Czy większość była z Indii? Nie, nie, to była bardziej Ameryka Południowa i Północna. I w sumie większość projektów, nad którymi pracuję od tego czasu, to są takie 3-4-letnie startupy, że nie wiem, zmieniam projekt, ale to znowu jest jakiś rejsowy projekt, który ma 3-4 lata, 100 tabelek i znowu powoli zaczyna się odbijać od jakiegoś muru, że standardowi ludzie, których wynajęto na początku, żeby to zrobić, dobijają do takiego momentu, gdzie są już tylko bugi. I ludzie nie wiedzą, jak z tego wyjść. No i na tej podstawie takie różne retrospekcje. Właściwie to opowiem Wam jedna rzecz, która moim zdaniem jest najbardziej jakby problematyczna w tym wszystkim. No i dobra, startupy. Startupy te, które ja pracuję i te, z którymi jakoś tam patrzę na ich kodzik, 3-5 lat. I teraz taka zabawna historia. Ja mam swój biznes programistyczny 7 lat bodajże. 7 lat. W sensie założyłem firmę, jak szedłem do pierwszej roboty i mam firmę 7 lat. A startupy, dla których pracujemy, mają na przykład 3 czy 4 lata. I dopiero dzisiaj sobie zdaję sprawę, że tak naprawdę ja jestem w biznesie 2 razy dłużej niż oni. Że jeśli macie jakieś problemy ze startupami i macie takie, ja nie wiem, 30 lat załóżmy i pracujecie gdzieś tam, już zaczęliście pewnie w połowie studiów, bo już wam zaczęli płacić, zaczęli was ściągać, to wy jesteście 2-3 razy dłużej w tych biznesach niż te biznesy, dla których pracujecie. Więc nie dziwcie się, że one są zrypane. Nie dziwcie się, że oni nie wiedzą, jak zarabiać hajs, że oni przepalają 100 tysięcy miesięcznie w dowolnej walucie. Naprawdę, przepalają. I tak jest, bo oni nie wiedzą. Mój tata w 91 założył firmę, czyli 25 lat już ma firmę. Mój tata ma firmę 5 razy dłużej niż startupy, dla których robimy. I mój tata ma bardziej ogarnięte niektóre kwestie, na czym zarabia, na czym traci, niż ci ludzie, dla których my pracujemy. Oni po prostu, wiesz, tu jakiś hajs spada, tu jakiś wychodzi i może jest profit, a może jest na minusie i oni sami nie wiedzą. Więc ostatnio ja mam taki hejt na startupy, na to, co się w nich czasem dzieje, ale to jest zrozumiałe, bo te firmy się dopiero tworzą, one są w fazie chaosu, one co 2-3 miesiące zmieniają swoje wizje, nie wiedzą, jak będą zwojowywać świat. Więc nie wiedzą, więc przychodzą z rzeczami, nie wiedzą, co mają powiedzieć, nie wiedzą, jakie mają wymagania, nie wiedzą, co jest zgodne z prawem, a co nie jest, bo nie mieli czasu jeszcze tego obczaić. Jak prowadzisz firmę w Polsce 7 lat, to ogólnie wiesz, co to jest VAT, wiesz, co to jest dochodowy i wiesz, jak ją prowadzić, i wiesz, jak odliczać, i coś tam wiesz. Bo ze startupy tego nie wiedzą. Naprawdę. Dobra. Okej, no i startupy to jest taki roller coaster. Że są fajne rzeczy i są niefajne rzeczy. I takie fajne rzeczy to jakiś czas temu robiliśmy dla naszego klienta
na tej aplikacji, gdzie sprzedajemy bilety na wydarzenia i robimy sobie taki hitcherek, że dodajemy ubezpieczenia. No i tak sobie, co oni w ogóle wymyślili? Co ten koleś, który ma monetyzować ten startup wymyślał? Przecież nikt tego nie weźmie, nie? W ogóle kto by kliknął, że chce mieć ubezpieczenie na wypadek, gdyby nie mógł pojechać na jakąś konferencję, na jakieś wydarzenie? Przecież nikt tego nie kliknie, nikt tego nie sprzeda, nie? Ale dobra, powiedzieli nam, usiądziemy na 2 tygodnie, zakodujemy ten feature. W ogóle to był pierwszy taki feature, który robiliśmy, który miał im pomóc monetyzować system, bo oni w tej branży jadą na mega, mega niskich marżach, które i tak jeszcze cały czas schodzą w dół. Po prostu liczba firm na tym rynku jest przeogromna i wszyscy starają się w dół zejść sceną i ściągnąć jak najwięcej organizatorów tym, że u nich sprzedawanie jest prawie za darmo, że nie mają marży na przykład. I wchodzi sobie taki, nie wiem, Eventbrite do Niemiec, oni mówią, no to teraz przez pół roku promocja, my nie mamy w ogóle żadnych opłat. I teraz twój startup musi rywalizować z inną wielką firmą, która mówi, my przez pół roku mamy 0 opłat, bo nas stać. Bo to są Niemcy i my próbujemy teraz podbić Niemcy. 80 milionów ludzi, 1000 wydarzeń, a twój startup sobie myśli, zajebiście. Po prostu jak my teraz mamy zarabiać, co my mamy zrobić? No i oni próbują sobie coś tam zarabiać, stwierdzili, że dodadzą sobie ubezpieczenia. Zakodziliśmy im to 2 tygodnie, było to dość dziwne, bo wiecie, siedzisz rok czy półtora w jakimś projekcie i ktoś wprowadza coś takiego totalnie nowego, nie wiesz w ogóle gdzie to wcisnąć do systemu, nie wiesz gdzie to wcisnąć na UI, nie wiesz gdzie to wyewoluuje, nie wiesz czy to się uda, ale wcisnęli to. I robisz deploy na produkcję i za 15 minut ktoś to kupuje pierwszy raz. I sprawdzasz to po tygodniu i tam już są setki sprzedaży. I sprawdzasz to po miesiącu i twoja praca programistyczna już się zwróciła. I oni od tego momentu do końca świata, do końca, no świata może nie, ale do końca jak oni będą istnieć, to na feature, który im naklepałeś 2 tygodnie, w który ty nie wierzyłeś, ale im zrobiłeś, bo cię poprosili, to oni wyciągają później 1000. I ty się nawet nie spodziewałeś, jak bardzo skandynawowie są risk aware i jak bardzo chętnie oni klikną ten checkbox, że chcą mieć to ubezpieczenie. Nagle ci się klapki otwierają i masz takie, wow, naklepałem im w 2 tygodnie feature, który od razu się zwrócił i od tego momentu zarabia. Jestem zajebisty. I to jest ten motyw, kiedy pracujesz do startupu i dzieje się coś fajnego, a czasem pracujesz do startupu i przychodzi do ciebie jakiś koleś i mówi, coś tam tu zaimplementuj, a ty się pytasz, no dobra, ale jak w Stanach się liczy podatki, tak? Czy ten podatek tutaj się liczy od jednej jednostki produktu, a potem mnoży przez ilość, czy najpierw trzeba pomnożyć wartość razy ilość i potem od tej sumy dopiero policzyć podatek? Bo jak zrobisz tak albo tak, to wyjdą inne zaokrąglenia, nie? No i goście ci mówi, od jednostki. Na pewno to dziwne się wydaje, bo jakby coś mało kosztowało, a tego się dużo kupowało, to łatwo byłoby ten podatek unikać. Więc może drogi księgowy sprawdź to, nie? Ale dobra, przychodzą ci za tydzień i mówią, no na pewno się tak liczy, ale jeszcze nie robiłeś tego feature'a, bo miałeś coś innego do zrobienia. I później się pytasz, tak na wszelki wypadek, nie? Bo może w międzyczasie coś usłyszeli, czy na pewno się tak liczy ten podatek. Ja nie wiem, że tak. I siadasz do kodu, klapiasz sobie coś tam tydzień, bo jesteś młodym, niedoświadczonym programistą, który ogarnia się dopiero w codebase, który widzi pierwszy raz na oczy. I oni przychodzą do ciebie po 2 tygodniach i mówią, wiesz co, źle ci powiedzieliśmy. Ale jak to? Przecież 3 razy ich pytałem, jak się liczy i 3 razy powiedzieli, że tak samo, a później przychodzą i mówią, że się liczy inaczej. I cała twoja praca jest do wyrzucenia. I na konferencji we Wrocławiu, na której ostatnio byłem, był taki jeden koleś, który opowiadał, że on już chyba, nie pamiętam ile lat tam rzucił, 10 czy 5, whatever, jakaś taka gruba liczba. On już tyle lat koduje i on jeszcze nigdy żadnego produktu, projektu nie zdeployował na produkcję. I ja miałem okazję przez paręnaście miesięcy pracować w korporacji, gdzie nie wiem, z 18 miesięcy bodajże, 3 miesiące pracowałem nad projektem, który poszedł na produkcję, a pozostały czas pracowałem nad projektami, które nie poszły na produkcję. I to jest ten down, że często w IT jest przeogromna liczba zmarnowanego czasu ludzi. To ile rzeczy, które my robimy, nigdy nie trafia na produkcję, nie jest nikomu potrzebna, w ogóle nie miała sensu, nie rozwiązuje żadnego problemu. Jest przeogromna i w startupach to się tylko jeszcze bardziej uwydatnia. Robisz coś 2 tygodnie, wrzucasz, a w tym konwersja jest tylko tam 0,5% i sobie myślisz, no, to ten feature nie zarobi na siebie przez 10 lat. Ale go zrobiliśmy, nie?
Więc tak to wygląda. Okej. Więc, a druga rzecz, jaka ostatnio mi wszedł do głowy, to ludzie, którzy są w startupach. I ci ludzie to jest kilka kategorii ludzi. Więc najlepsi to są ci, tak mi, z mojego patrzenia, to są ci założyciele startupów, tak? Idziemy sobie do takiego założyciela i to jest albo jakiś mega przedsiębiorca, albo jakiś wyczesany wizjoner. Jak ja słucham tych gości, którzy przez 2 godziny nabijają, jaką oni mają wizję na startup, to ja mam wrażenie, że oni normalnie czpają przed tymi spotkaniami. Ale nie, oni tak potrafią, codziennie idą na spotkanie z inwestorem i nabijają. Taki będziemy zajebiści, to będziemy mieli. I naprawdę można się fajnie podbudować, podjarać, pracując z tymi ludźmi i można się przekonać, że robimy coś fajnego, no nie? I ci goście są zajebiści. Ale startupy mają tak, że one często nie zarabiają dużo kasy, a zwykle ją w ogóle przepalają, zanim dojdą do pewnego momentu. Nawet jak dostaną jakiś tam milion fundingu, to i tak ja wiem, że dobra, biorąc pod uwagę, jak się oni teraz tracą hajs, to oni mają 10-15 miesięcy, żeby albo teraz dostać 5 milionów, albo się zamkną. I to nie ma znaczenia, że oni dostali milion, bo oni przepalają w tak szybkim tempie, że i tak muszą jakby oszczędzać. Więc oni często rekrutują młodych ludzi, niedoświadczonych ludzi, którzy za dużo nie wiedzą. I może ten wizjoner jest zajebisty, ale jak sobie porozmawiacie z kimś z salesu albo z supportu, który tam siedzi w tym startupie i odpowiada ludziom, którzy mają jakiś problem na pytania, i oni czasem mnie coś zapytają, bo ja jestem deweloperem i wiem, jak to zrobiliśmy, to czasem ja się zastanawiam, jak to jest, że wy idziecie do klienta i sprzedajecie ten produkt i nie wiecie takich rzeczy. Właśnie, jak to kurde jest? A jednak jest. I ci goście chodzą, i ci goście są na supporcie i odpowiadają na pytania klientom, chociaż jak mi zadadzą pytanie, to ja sobie myślę, kurde, ty nic nie wiesz o tej aplikacji. Więc startupy w pewnych miejscach przyoszczędzają. No i jest trzeci rodzaj ludzi, najgorsi. Najgorsi to są użytkownicy tych startupów. Wiadomo, użytkownicy zawsze są najgorsi. I jeszcze u nas jest dodatkowy motyw, jak platforma jest sprzedażowa, to masz 2 rodzaje użytkowników, tak? Masz klientów, którzy kupują na tej platformie i merchantów, którzy wystawiają jakieś tam produkty. W naszym wypadku to są organizatorzy wydarzeń, którzy jakieś tam wydarzenia robią. Czyli goście są po prostu najgorsi, no nie? Więc jest dużo takich tych. Dobra. Inna ciekawostka, że czytamy sobie jakieś fajne książki, implementing DDD, whatever, jakieś fajne rzeczy sobie czytamy. Co myślimy, no tak, mamy rozmawiać z domain ekspertami, mamy rozmawiać z product ownerami, mamy z nich wyciągać tą wiedzę, żebyśmy my wiedzieli, jak mamy coś zrobić w kodzie, tak? Do tych ludzi mamy iść i od nich mamy wyciągnąć, jak to działa, tak? Idę do księgowego, pytam się, jak działa, wiesz, ten podatek, a on mi mówi nieprawdę. I właśnie to jest ten motyw, że co jeśli ci ludzie, z którymi pracujemy, to nie są eksperci domainowi, że my do nich idziemy, zadajemy im pytania i oni sami nie wiedzą. Oni często by chcieli, żebyśmy my podjęli jakąś decyzję, to my musimy się często stawać ekspertami domenowymi. Jak mi koleś każe, wiesz, no weź tu zrób koszyk, to ja muszę wiedzieć, jak ten koszyk ma działać, jak ma liczyć podatki, jak się ma zachowywać, jak ktoś wyjdzie, przyjdzie, nie ma produktu, wróci za 3 tygodnie. Ja mogę pytać się tych ludzi, ale oni są w firmie, która ma 3 lata, i oni sami tego nie wiedzą, oni nie rozkminiają tych problemów, oni czymś innym są zajęci, oni próbują coś innego zrobić, coś innego ugrać, gdzieś indziej są ich myśli, nie mają jeszcze tego doświadczenia, żeby samemu nam opowiedzieć, jaki tak naprawdę jest domena, jak rozwiązujemy tego typu problemy, co my robimy w tej sytuacji. Oni sami tego nie wiedzą, ich firma jest za młoda. Jak pójdziecie do korpo, która jest bankiem, która ma 150 lat, tam są ludzie, którzy mają x lat doświadczenia, którzy siedzą w dziale, ten dział ma nazwę, 7 szefów i ten dział się zajmuje jedną rzeczą. Jak pójdziecie do takiej firmy i tam się zaczniecie pytać, to oni często mają odpowiedzi, oni wiedzą, o co chodzi, oni są już gdzieś ugruntowani, mają jakiś proces, bo korporacje próbują zrobić taki powtarzalny proces, który niezależnie od tego, jacy są ludzie, w jakim kraju, to żeby te wszystkie trybiki zadziałały, prawda? I się pytasz, jaki mają proces, oni ci powiedzą, jaki mają proces, oni wiedzą, co chcą zaimplementować. Idziesz do startupu, no nie wiem, jakoś tak zróbmy, żeby działało, nie? Więc to, że my mamy rozmawiać z domain ekspertami, jest spoko. Co jeśli nie ma tych domain ekspertów w naszym projekcie? Idę do CFO i pytam się, yo, jak powinniśmy liczyć VAT,
jak firma, którą wy macie, jest zarejestrowana w UK, ale sprzedajecie w Niemczech i konferencja jest w Niemczech, według przepisów unijnych, to VAT chyba powinien być taki jak w Niemczech, bo tak się liczy VAT dla konferencji, tam gdzie ona się odbywa, a nie gdzie się sprzedaje. I się go pytam, nie? Jak przez pół roku, chociaż gościa pinguje, nie mogę dostać odpowiedzi. I może to nie jest taki istotny problem w takim razie, bo akurat oni na rynku niemieckim nie są jakoś super obecni. Może faktycznie nie powinienem się przejmować, mogę jechać tam z angielskim VAT-em i najwyżej jak ich dopadną, to sobie zapłacą jakąś karę. Skoro ktoś nie ma dla mnie przez pół roku czasu, żeby się tego dowiedzieć, żeby mi powiedzieć. I jeśli od 3 lat robimy to źle, to co zrobić z historycznymi rzeczami? No wydawałoby się, że CFO ci powie. Ale może ci nie powie, bo ma ważniejsze rzeczy na głowie. Może to nie jest problem, którym trzeba się zajmować. Więc to są takie problemy natury ludzkiej. Ale my jesteśmy deweloperami, czytamy zajebiste książki i my nie pierdolimy naszej roboty, prawda? My wchodzimy do projektu i robimy rzeczy dobrze i przynajmniej w całym tym szajsie wszystkich ludzi, którzy nie wiedzą, co robią, dlaczego robią i jak zarabiamy pieniądze, my jesteśmy tą ostoją ludzi racjonalnych, którzy wszystko robią dobrze. No chyba, że nie. Chyba, że jest tak, że wchodzę i patrzę i user ma 50 kolumn i sobie myślę, co proszę mnie tak. Czego zabrakło nam w tym projekcie, że wylądowaliśmy w tym miejscu, w którym wylądowaliśmy. Nieważne, czy już my go robiliśmy, czy zastaliśmy ten projekt po kimś innym. Nie ma znaczenia, nie? Po jednej dodawali po prostu. Więc mamy 50 kolumn, no i pewnie zabrakło nam jakichś bounded kontekstów, jakichś obszarów, w których ta aplikacja działa, coś robi. To jest taki, to słowo, nie wiem, utknęło mi mega w głowie, że nasza apka to jest tak naprawdę dużo małych apek, które powinny się ze sobą jakoś tam komunikować. No i patrzymy na te 50 kolumn. No i ja patrzę, co tam jest, nie? No i są tam jakieś rzeczy takie z device'a, typu, wiesz, encrypted password, kiedy się ostatni raz zalogował, ile się razy nie zalogował, kiedy ostatni e-mail z resetowaniem hasła tam poszedł. Takie rzeczy związane z, wiecie, z logowaniem po klasa user, nie? Od tego zaczęliśmy w projekcie, że dodaliśmy device'a do gamefile'a. Mamy jakieś takie rzeczy typu account, mamy jakieś rzeczy związane z profilem publicznym, jakiś obrazek, który jest na stronie tego gościa, jakiś awatar, który się gdzie indziej wysyła. Mamy może 15 kolumn, które zaczynają się od bank, podkreśnik, więc może te kolumny są związane z bankiem. Mamy, czy to jest admin, czy on się zapisał do newsletterów, jakich newsletterów, jaki ma API token, czy jest organizatorem i stworzył jakieś rzeczy. I jak się na to spojrzy, to co łączy te wszystkie rzeczy? Że z jednego widoku je ustawiamy, że kolej sobie wchodzi na widok, żeby ustawić te settingsy i tam wszystkie te rzeczy i to łączy, więc wrzućmy to do klasy user. No kurczę, trochę słabo. I teraz nie wiem, czy mieliście kiedyś takie przemyślenia, że nawet jak macie stronę, gdzie użytkownik może coś tam wejść i pozmieniać w swoich ustawieniach, tego typu rzeczach, to użytkownik nie wchodzi i nie zmienia naraz obrazka, hasła i ustawi do banku. Nie mamy takiego, wiesz, że obudziłem się i wejdę teraz do mojego serwisu i zaktualizuję wszystko. Po prostu mamy jakąś wenę, zobaczyliśmy coś w necie i stwierdziliśmy, zmienię sobie awatar. Więc wchodzę i zmieniam awatar, tak? Nie aktualizuję przy tej okazji hasła, nie aktualizuję ustawień banku. Jak oni mi napiszą maila, że hej, nie mogliśmy ci przelać hajsu, bo nie wiemy do jakiego banku ci mamy przelać za to wydarzenie, które zrobiłeś, to wejdę i się zaktualizuję ustawienia do banku, tak? A jak będę stwierdzał, że w sumie to ja chodzę na takie nietypowe rzeczy, to może nie chciałbym, żeby mój profil był publiczny, to sobie wejdę i kliknę, że mój profil nie jest publiczny. I chcę zrobić jedną rzecz raczej. Ta jedna rzecz wpływa na może jedno konkretne miejsce w moim systemie. I to nie jest może jakiś powód, że mam to wszystko na jednym UI, gdzie mogę kliknąć save, żeby to wszystko wrzucać do klasy user, tylko dlatego, że robi to user na stronie settingsów usera, tak? No, więc to jest taka technika, że i to nie musi być user z 50 kolumnami. Gwarantuję wam, że jak wejdziecie do obiektu tam, nie wiem, product w waszym systemie albo cokolwiek tam, rzucam takimi generycznymi rzeczami, żebyście mogli sobie wyobrazić. Jak macie system taki sprzedażowy i e-commerce'owy, to gwarantuję wam, że jak wejdziecie w tabelę produkt i spojrzycie sobie na te kolumny,
to nie jest jeden produkt, to jest produkt w 5, 3, 10, może 15 różnych bounded kontekstach. To nam się wydaje, że w rozmowie często mówimy na to produkt, więc wrzucaliśmy wszystko do klasy produkt. Ale czym innym jest produkt w inwentory, w którym musi odpowiadać, hej, czy mamy to już na stanie, czy nie mamy, a czym innym jest produkt katalogu produktu, gdzie potrzebujemy jego opis, obrazek i to, żeby można było go znaleźć, ale tak właściwie cała reszta nas nie obchodzi. A czym innym jest produkt, nie wiem, w zamówieniu, w różnych kontekstach naszej aplikacji, ta sama rzecz jest tak naprawdę to, na co mówimy produkt, jest inną rzeczą. Tak samo czym innym jest user w dziale organizowania wydarzeń, czym innym jest user, który tak naprawdę nie jest userem, tylko jest customerem, czym innym jest user, który nie jest userem, tylko jest adminem. W każdym bounded kontekście to, co my mówimy user, być może albo ma lepszą nazwę, albo tak naprawdę jest po prostu userem w tym kontekście i znaczy coś innego niż user w innym kontekście. Dobra. I to jest taka technika, że jak sobie spojrzycie na te kolumny i one mają prefiksy, albo zastanowicie się, które tych rzeczy użytkownik aktualizuje jednocześnie. Że jak on sobie wchodzi i wypełni sobie, nie wiem, numer IBAN i nazwę banku i on to aktualizuje w tym samym czasie, to może to jest jakoś powiązane. Może nawet tam są jakieś zależności, że nie mogę zmienić jednego bez drugiego, albo że obie te rzeczy naraz muszą być wypełnione albo puste. To wskazuje, że może to jest coś innego, może to jest jakaś odrębna jednostka, może to są ustawienia bankowe, może to są ustawienia newslettera. Więc patrzcie na takie rzeczy, które rzeczy user aktualizuje w tym samym czasie. Patrzcie na to, które rzeczy muszą być atomicznie zaktualizowane, że one się albo udadzą, nie wiem, te trzy atrybuty się razem uda zaktualizować, albo się razem nie uda. A jak 17 innych na to nie wpływa, to może te trzy atrybuty są innym kontekstem niż pozostałe 17 atrybutów. Dalej. Ok, taki inny przypadek z naszego systemu. Jak ktoś u nas kupuje sobie bilet na wydarzenie, to mamy na jego kalendarzu wyświetlić, że tam jest to wydarzenie w jego kalendarzu, nie? Jak sobie on tam polajkuje, to też ma się wyświetlić. No i teraz spoko. No i sobie myślimy, dobra, no to jak mam tutaj zaimplementować ten kalendarz, to ja sobie spojrzę, co on tam kupił i co on sobie polajkował, nie? No i do momentu, do którego nie przychodzi takie wymaganie, że no tak, wprawdzie polajkowałem ten event, ale to jest marsz nazistów, więc może niekoniecznie chciałbym, żeby na moim profilu publicznym on się pokazywał, chociaż ja jak wejdę w polajkowane przez siebie eventy, to mogę go zobaczyć, no nie? Ale nie chciałbym publicznie okazywać tego, że jakieś mam takie sympatie, więc może ja nie chciałbym, żeby na tym kalendarzu on się pokazywał, tak? Albo kupiłem na coś bilet, ale nie do końca chcę, żeby ludzie widzieli, że idę na konferencję closure'ową i że zamierzam dropnąć drugi. Każdy ma swoje jakby powody, dla których nie chciałby czegoś ujawniać, prawda? Więc chciałbym sobie z tego kalendarza to wyrzucić. Więc może nawet tak prosta rzecz jak kalendarz, który wyświetla polajkowane i kupione eventy, jest osobny bounded kontekstem, bo jak ktoś kupuje, to ląduje w kalendarzu, jak ktoś lajkuje, to ląduje w kalendarzu, a jak usuwam to w kalendarzu, albo jak coś robię z tym w kalendarzu, przesuwam albo cokolwiek, to nikt inny tym nie jest zainteresowany. Możecie patrzeć na takie rzeczy w waszym systemie, które tak jest często z plan feedami, że jak macie jakieś feedy, co jakiś tam użytkownik robił, to on by z całego systemu chciał wiedzieć, co się stało, że tutaj polajkowałeś kogoś, dodałeś do znajomych, nie wiem, kupiłeś, zrobiłeś rekomendacje, obejrzałeś wideo. Kur, ale czy jakakolwiek inna część systemu jest zainteresowana tym, co się dzieje w tym plan feedzie? Może nie. Więc może niech plan feed będzie osobną rzeczą i jak coś się wydarzy w innej części, to na plan feedzie się pojawi, ale jak się zmieni na plan feedzie, to nie wpływa na te części, z których to przyszło. Czyli jak usunę z kalendarza coś, gdzie kupiłem bilet, to nie chcielibyśmy, żeby z tego powodu nie mógł pójść na to wydarzenie, żeby w innych kontekstach sprzedażowym, raportingowym, żeby się wyświetliło, nie wyświetliło, że mnie tam nie ma, tak? Bo jestem. No i to jest taki sposób, w jaki często robimy. Mamy jeden bounded kontekst po lewej, załóżmy sprzedaż, ordering, order z jakimiś tam order line'ami, kto coś kupił. I mamy drugi bounded kontekst z prawej strony, na przykład ten kalendarz. I co my mega często robimy, to jest, że nasz kodzik z kalendarza stwierdza, pójdę sobie i zobaczę tam, czy ktoś aby nie kupił biletu na to wydarzenie.
ja sobie zajrzę do takich danych, które 90% czasu to one są używane przy zamówieniach, tam jest jakiś order, order line, może jakieś płatności, może jakieś podatki VAT, coś, ale nieważne. Ja sobie tam zajrzę i sprawdzę, czy ktoś poszedł na to wydarzenie i na kalendarzu będę sobie tak patrzał tam i to jest moje jedyne źródło prawdy, nie mam żadnej duplikacji w systemie i stamtąd zawsze wyciągnę aktualne dane, no nie? Spoko, można. Tylko jak macie tak, to musimy się przez chwilę zastanowić, dlaczego w Legacy apkę, które mają parę lat i 100 modeli i 200 asocjacji, nie możemy łatwo refaktoryzować takiego kodu. I odpowiedź jest taka, że ponieważ my często patrząc na nasz jeden kontekst, o którym myślimy, kontekst na przykład zamówień, nie wiemy, kto inny patrzy na nasze tabelki, kto inny tam zagląda, kto inny wyciąga stamtąd dane. A nawet jak wiemy, to tych miejsc jest za dużo i nie potrafimy ich zmieścić w naszej głowie. Czyli ja bym sobie chciał tutaj coś zmienić, dodać, wyrzucić, przepisać, coś w zamówieniach. I jestem w stanie całe zamówienia zmieścić w mojej głowie. Ale zamówień plus 15 raportów, które patrzą w tej samej tabelce, już nie jestem w stanie zmieścić. Więc za każdym razem, jak podejdę do tego problemu, to odbije się od tego, że cokolwiek tu ruszę, to potencjalnie gdzieś indziej spieprzę. Bo one patrzą w te same kolumny, w te same dane. Robią jakieś zapytania. Nie mogę sobie tutaj dorzucić state albo coś, bo ktoś inny nie będzie wiedział, co z tym state'em zrobić na przykład. Albo nie mogę usunąć tego state'a, chociażbym bardzo chciał, bo uważam, że on jest zbędny, bo ktoś inny na tym state'ce z zewnątrz polega. Tylko ja nie jestem w stanie w głowie już zmieścić, ile miejsc na tym polega, bo ich się robi za dużo. Bo my dokładamy feature'ów, dokładamy feature'ów i te wszystkie feature'y patrzą w te tabelki z jakiegoś kontekstu. I API Active Recorda jest mega szerokie. Ono ma taki motyw, że sobie możemy z każdego miejsca w aplikacji po asocjacjach przejść do każdego innego miejsca w aplikacji albo sobie zbudować takie query, że coś tam, join coś tam, where coś tam i wchodzę w tamte tabelki, patrzę co jest i jest git, nie? Więc Active Recordowa API jest za szerokie. I nawet taka prosta rzecz jak zwykły repository pattern, która nie jest idealna, ale by pomogła, bo przynajmniej wtedy wchodząc w repozytorium, my jesteśmy w stanie zobaczyć, w jaki sposób wszystkie inne miejsca w aplikacji querują dane miejsce. Czyli ja sobie zrobię repozytorium na order i wejdę tam i zobaczę, aha, jest 15 sposobów, w jaki querujemy tę tabelkę, żeby wyciągnąć coś takiego, siamtego, że weźmi zrefundowane zamówienia albo takie, które tylko jeden, nie wiem, jeden przedmiot w całym zamówieniu był zrefundowany albo weźmie nieopłacone, cokolwiek. Ale jest skończona liczba i ja widzę, jak wszystkie inne miejsca w aplikacji próbują się tam wbić. Więc jak refaktoryzuję coś, to byłbym w stanie zobaczyć, ok, o jakie rzeczy ja muszę dbać, żeby wciąż działały. Że jak one wyciągną przez ten repozytory, to żeby wciąż dostały dane, które znaczą jakby to samo, no nie? I to by było chociaż trochę lepsze. Ale można też inaczej to zacząć robić. Czyli naszym problemem jest często to, że do tych danych, do tych rzeczy, które się dzieją, tu nie mamy interfejsu, więc po prostu inne rzeczy patrzą w nasze dane po Active Recordzie i my nie możemy nic refaktoryzować, bo nie wiemy, jak te rzeczy tu patrzą tam. A co by było, gdyby naszym interfejsem nie były te dane, gdyby właścicielem tych danych był tylko ten bounded context, ale jak cokolwiek się zdarzy tutaj, to my opublikujemy message, opublikujemy jakiś event, fact, zwał jak zwał. I inne rzeczy, które są zainteresowane tym, mogą sobie skonsumować ten message i dodać coś do swoich danych. I już nie będą sobie bezczelnie patrzeć, ok, czy ten koleś tutaj coś kupił, czy nie kupił. Jak on coś kupi, to opublikujemy zdarzenie, że użytkownik kupił sobie bilety na jakieś tam wydarzenie, a jeśli kalendarz jest tym zainteresowany, to on sobie zapisze, aha, dodaj do kalendarza, że ten gościu idzie na to wydarzenie. Ja już nie muszę patrzeć tu. Ja mogę całą tą część refaktoryzować bez problemu, bo nikt mi tam nie zagląda. Tylko ta część tutaj. Mogę mieć tylko ten kod w głowie i patrzeć tylko na te rzeczy, jak je refaktoryzuję. Nie muszę myśleć, co robi ten kod i 100 innych kawałków w moim systemie. Bo moim kontraktem są te fakty, które publikuję. Ja sobie puszczam i mamy jakąś schemę tych rzeczy. Tam są jakieś rzeczy zapisane. I to jest coś, na czym muszę polegać, że tego nie zmieniam, albo jak zmieniam, to jestem w stanie łatwo znaleźć wszystkie serwisy, które konsumują ten event. I zobaczyć, ok, może muszę zachować schemę,
Ale w środku, jak trzymam rzeczy w moich danych, jaki jest mój kod, to mogę refaktoryzować bez problemu, bo nikt z tego nie korzysta. Czyli interfejsem komunikacji między różnymi częściami naszej aplikacji mogą być te fakty, które publikujemy. Ok. Więc dlaczego nie możemy łatwo refaktoryzować? Bo mamy asocjacje w rejsowych apkach i teraz... Niby to wszystko wydaje się spoko. Taki standardowy kodnik, order ma jakieś order line i należy do usera i ten order ma klasę metodę total i total zlicza total z order line'ów, a w order line'ach to jak jest total to jest ile kosztuje ten produkt umnożone przez ile mieliśmy sztuk tego produktu w zamówieniu, prawda? Tylko, że mamy sobie metodę w klasie user, lifetime value, która określa ile tak naprawdę hajsu przeszło przez tego usera w przeciągu całej egzystencji tego użytkownika w naszym systemie, prawda? I my sobie robimy order, smart, total, sum, whatever. I to jeszcze nie jest nawet takie złe, bo to przynajmniej korzysta z jakiegoś API w postaci metod. Czyli mamy metodę total i tam jest metoda total, więc to API jest takie jakby dość publiczne. Nie jest tak źle. Chociaż i tak może być tak, że ten total w orderze, który dla bounded kontekstu zamówień może znaczyć coś innego niż my myślimy o nim tutaj. Że tam się może okazać, że ja sobie będę coś tam zmieniał i sobie pomyślę, a co się stanie jak zrefundujemy kawałek tego zamówienia, na przykład jeden produkt z 10. Czy total powinien się zmienić, czy powinienem do tego nową metodę, czy w tej odjąć to, co jest zrefundowane, no i sobie coś tam zmienia. Bo, no bo total, nie? Nie myślę o tym, kto i jak używa tego total w całej reszcie systemu. A potem się okazuje, że lifetime value się liczy źle, bo my w lifetime value nie chcieliśmy liczyć refundów, bo refundy nas nie interesują, są mało znaczące, nie chcemy karać ludzi za to, że coś zrefundowali, bo to było złej jakości, to jest nasza wina, a nie ich. I na przykład lifetime value mamy liczyć bez refundów. Tylko, że nie dowiem się z tej metody, czy ona jest z refundami, czy bez, może słaba nazwa, nie? Ale to jeszcze nie jest takie złe, bo jest API publiczna. Ale może my chcemy sobie to zoptymalizować na bazie, bo to się za długo liczy, bo za dużo orderów, za dużo SQL-ów, nawet jakbym tu rzucił preload, to się rzuci dłużej niż to. Weźmy sobie z JNiny ordery z orderline'ami, orderline'y z produktami i zróbmy sum na tym, co mieliśmy tam, czyli price razy quantity. I zasadniczo da nam to ten sam wynik. Tylko, że teraz jakkolwiek bym chciał moje ordery zrefaktoryzować. Może one mają nie mieć order line'ów, może oprócz order line'ów dojdą inne rzeczy, order rows, dodatkowe usługi, shipment, cokolwiek, co zmienia ten total. I nagle ten kodzik jest zły. A ten kod jest zły, bo on nie polega na tym, co się wydarzyło w zamówieniach. On wchodzi bezczelnie w dane bounded kontekstu zamówień i mówi, a policzę sobie to. Ja nie bierzę pod uwagę, czy tam był refund, czy nie był refund. To może być dobre, może być złe, nie? Ale najbardziej w nim jest to słabe, że on po prostu wchodzi z butami z jednego miejsca, z czegoś, co ma liczyć lifetime value i stwierdza, dobra, wyciągnę sobie stamtąd. I active recordowe asocjacje są z jednej strony jedną z najlepszych rzeczy, jakie są w rejsach. Jak chcemy sobie rzeczy wyciągać na widoki, są zajebiste. Jak chcemy sobie budować jakieś modele typu order z order line'em w naszym bounded kontekście zamówień, są świetne. Ale z drugiej strony, jak mamy 100 modeli i w każdym jest po od 1 do 10 asocjacji, to często się dzieje tak, że my z jednego modelu jesteśmy w stanie dojść na drugi koniec aplikacji, przechodząc po tych asocjacjach. Że jak ktoś mi składa zamówienie i on później sobie robi na tym zamówieniu, a czy ono jest valid, i ono sprawdza, a czy order line jest valid, a order line sprawdza, a czy produkt ma odpowiednie quantity, które jest jeszcze dostępne na magazynie, a ten produkt sprawdza, a to ja wejdę sobie w historię tych zamówień i w historię rezerwacji i ile mam na magazynie i odejmę sobie to. I nagle się okazuje, że nasz kod wydaje się nam, że nie ma żadnych dependencji. Że my sobie robimy jakiś tam obiekt typu order, odpalamy na nim valid i jesteśmy happy. Myślimy sobie, no policzyło się, jest valid, jest na magazynie, wszystko. A jakbyśmy się tak zastanowili, co ten kod ma zrobić, to się okazuje, że tam są zależności, że on musi spytać inwentory, tylko to inwentory nigdy nie było napisane jako inwentory, jako osobny bounded kontekst. Że on sobie musi coś tam innego spytać, tylko to nigdy nie było zaimplementowane w ten sposób.
tylko nasz kod przechodzi po wszystkich asocjacjach i sobie coś tam wyciąga ze wszystkich bandów z kontekstów. I nie jest tak, że ja widzę, że moja apka składa się z 20-30 kontekstów, w których mogę robić wszystko, co chcę, tylko mi się wydaje, że to jest jeden wielki monolit, gdzie wszystko jest ze wszystkim powiązane. I jak na to dorzucimy jeszcze szczyptę 15 raportów, które przechodzą przez 10 tabelek, to jesteśmy do końca życia zablokowani w naszej schemie bazodanowej. Nie możemy jej ruszyć, bo jest mnóstwo miejsc w kodzie, które po prostu patrzy na bezczela do tych tabelek, co tam jest. I jesteśmy zabetonowani w naszym designie. Także to, co ja wam proponuję, to niech nic nie zagląda wam do tych bandyt kontekstów, tylko publikujcie sobie fakty. I kiedyś dla jaj nawet zrobiłem taki gem, który nazwałem Not Active Record. Bo myślałem sobie, że właściwie to jak ja w userze nie napiszę has many orders, a w orderze nie napiszę belongs to, no to nie będę mógł przejść po tych asocjacjach. Bo problem jest taki, że my chcemy w pewnym momencie postawić granicę. Dobra, w tym kontekście odtąd, dotąd, dotąd, dotąd mogę przechodzić po asocjacjach, ale nie jestem w stanie pójść dalej. Bo to nie jest moja działka, to nie są moje dane, nie mogę przejść dalej. Może order może mieć product ID, albo order może mieć user ID, ale to nie znaczy, że order może zrobić order.user i sobie tam wejść i pokmerać i zobaczyć, a wyciągnę sobie z tego użytkownika name. Jak chcesz name, to niech ktoś z góry ci powie ten name i zapisz sobie go, zduplikuj w orderze, jaki był name tego użytkownika na czas składania zamówienia i wtedy order nie sięga sobie do tego usera, nie? Tylko jak nie zostawię tych asocjacji w kodzie, to ktoś inny przyjdzie i je doda, nie? Bo kurde, o, zapomniał napisać belongs i has many, co za debil. Więc myślałem, że można by tak, wiesz, napisać... Nie, on nie należy do tego usera i nie ma tych zamówień. Tak, żeby ktoś, kto wejdzie tam, widział, że to jest moja świadoma decyzja, że ja tego tam nie chcę. Że ja nie chcę, żeby z ordera dało się przejść do usera, albo z usera się po prostu wbić we wszystkie ordery. I jeśli chcę mieć lifetime value, to może musi być to napisane w orderze, że hej, bardzo w kontekście zamówień. Powiedz mi, jaki jest lifetime value naszego usera o danym ID-ku? I order nie wie nic o tym, że są userzy, ale ma ich ID-ki w tych zamówieniach, więc może coś tam może policzyć. I wtedy ja, jakbym chciał sobie refaktoryzować bounded kontekst zamówień, to sobie wejdę i widzę, że tam jest metoda lifetime value i że muszę zachować zgodność, że cokolwiek ja refaktoryzuję, to musi być to, że ten lifetime value się cały czas tak liczy. Bo zrobiliśmy to odpowiedzialnością bounded kontekstu zamówień. Ale możemy o tym pomyśleć też zupełnie inaczej. Nawet nie robić tak, tylko stwierdzić, lifetime value to jest jakiś osobny read model, który się liczy asynchronicznie i za każdym razem, jak będzie jakieś zamówienie, to ono sobie opublikuje fakt, a bounded context z lifetime value sobie skonsumuje ten fakt i zrobi plus równa się, ile ten koleś wydał u nas hajsu przez całą historię. I jak będzie na przykład jakiś refund zwróciliśmy komuś, to może on sobie skonsumuje ten fakt, jak go to interesuje, żeby odjąć, a może go zignoruje, jeśli te rzeczy nie mają wpływać. I nie potrzebujemy, żeby to nam wchodziło tam i coś liczyło. Bo możemy po prostu sobie gdzieś to obok budować na podstawie tego, co się wydarza w naszym systemie. Więc albo zróbmy to odpowiedzialnością tej części, albo zróbmy to obok i komunikujmy się przez te fakty, co się wydarzyło w naszym systemie. Dobra, no i taka jest moja wizja, co jest źle w startupach. Nie mamy bounded kontekstu, my myślimy o tym, ja jak przyszedłem do naszego projektu, to na początku sobie poszedłem, a to jest 5 bounded kontekstów. Po roku myślę, tu jest 20 bounded kontekstów. A po 20, po dwóch latach, jak daję jakąś preskę dla teamu, to myślę, no, tak mi się wydaje, że z 50 bounded kontekstów mamy. I teraz je widzę. Ja je widzę mentalnie, czuję, że one są tam w kodzie, potrafię je nazwać, że tu jest inventory, a tu jest accounting, a tu jest reporting, a tu są paymenty. I myślę, jakie jest boundary, co jest w środku, a o czym z zewnątrz te wszystkie rzeczy nie mają wiedzieć. I teraz to widzę, ale jak wejdzie się w kod, to jest 100 asocjacji, po których od lewa do prawa mogę przejść całą apkę. Jest 10 raportów, które wchodzą w 15 tabel, żeby coś policzyć. No i powodzenia, powodzenia w refaktoryzacji. Jak tyle rzeczy musisz trzymać w głowie. A jak masz jakieś serwisy, które publikują rzeczy, jak wiesz, że nikt ci nie wchodzi do tych danych, to musisz mieć w głowie tylko te parę tabel tego bounded kontekstu zamówień na przykład i ten cały kod zamówień. I możesz to zmieniać na 100 sposobów.
tak długo, jak publikujesz takie same fakty, jak publikowałeś do tej pory. Czyli cała reszta może polegać na tym, że ty wrzucasz, co chcesz. Ale jak ty w środku trzymasz te informacje? Czy w takiej bazie danych, czy w innych, czy nie wiem, na S3, czy w pliku, czy w Redisie, nie ma to znaczenia, bo nikt ci nie wchodzi do tych danych. Ty masz tylko publikować, co się stało w twojej części systemu. A inne rzeczy sobie się zapiszą na to, jak będą zainteresowane. Albo zignorują, jak nie będą. Dobra, dzięki. Są jakieś pytania? Tego, co ci się nie podoba, jak to, jakbyś zapisał kod, z którego byłbyś tam zadowolony? Wiesz co, to w tym toku osadzę dużo jest tego kodu pokazanego, że jak coś się dzieje, to opublikuj event po prostu i napisz handlery, które go konsumują. Tam jest ten cały, jest też cała preska wrzucona na bloga, gdzie możesz przejrzeć cały ten kod bez słuchania mnie przez godzinę. Także tylko u nas jest taka sytuacja, że my jakby zaczęliśmy publikować, zrobiliśmy sobie własnego event store'a i nasz event store jest trochę inny niż to, co później postanowiliśmy dać community jako gem, bo dużo się nauczyliśmy sami, zauważyliśmy, jakie błędy my popełniamy i to API, które mamy na zewnątrz w gemie, które chcemy pokazywać społeczności, które zaczęliśmy używać w nowszych projektach, już jest inne i lepsze niż to, co pokazuję na slajdach, ale to się bardzo łatwo mapuje, jakby te koncepty są bardzo podobne. A czy używanie eventów jakby jest jedynym sposobem, żeby zaimplementować bounded konteksty? Nie. Wiesz co, Sławek Sobutka miał taki mega fajny talk, gdzie opowiadał, też mi trochę oczy otworzył, jakie są sposoby integrowania aplikacji i że możesz tam robić pipeliny, że możesz robić właśnie eventy. Jeszcze tam jakieś parę innych przykładów podał z jakiejś książki. I to mi mega otworzyło. Po prostu architektura aplikacji, która u nas się dość sprawdza i dlatego to pokazuję, bo widzę, że u nas się to sprawdziło, nie? Ale są inne domeny, w których może inny sposób komunikacji będzie lepszy, nie? Że jak nie wiem, może jakieś tam rozpoznawanie obrazu, czy jakieś tam różne inne dziwne rzeczy, to może lepiej jest tak, że jak masz różne klocki tej aplikacji, to że pomiędzy nimi jest taki pipe, nie? Że stąd idzie tu, stąd tu, stąd tu, stąd tu, a nie, że masz taki event i że kto tam chce, to się może zasubskrybować. Więc to zależy od aplikacji. Mi się te eventy, na początku jak to wprowadzaliśmy, to ja byłem mega sceptyczny, a teraz tak widzę, że jak jest opublikowany event właśnie, że zamówienie się udało, to teraz mamy chyba z 15 rzeczy zapisanych na ten event. Że nikt już tam nie wchodzi do orderu, żeby sprawdzić, wiesz, co, tylko aha, to ja dodam, że ten koleś chodzi na te wydarzenia, a tutaj, dobra, zrobiło się, to ja muszę temu gościowi wysłać ubezpieczenie, które on zrobił, a tu się coś zrobiło, dobra, to my musimy wysłać do poczty, że koleś ma dostać pocztą te bilety i dużo rzeczy już jakby zbiera sobie te rzeczy. To co pokazywałem na sagach jest właśnie o tyle mega spoko, że jak zaczynasz te rzeczy wprowadzać, to 2 lata później jesteś w takim miejscu, gdzie 100 eventów ci lata w kodzie, a ty sobie myślisz, no, żeby to zaimplementować, to muszę nasłuchiwać na 1, 2, 3, 4. Koniec. I nic w ogóle nie musisz zmieniać w tym kodzie, który już tam, wiesz, publikuje te eventy, tylko obok sobie dopisujesz taki kawałek, który na nie słucha i wiesz, że on nikt nie drypie tam. On nie wchodzi w to. On nie pyta się o nic, on sobie tylko nasłuchuje. Więc ty możesz go nawet zdeployować na produkcję, nikt jeszcze z tego nie używa, on sobie zacznie coś tam budować, a ty za 2 miesiące zrobisz do tego UI na przykład, nie? I to jest moim zdaniem mega siła, że no ja ostatnio, nie wiem, na przykład przepisuję jedną sagę na inną i widzę, że a, już mam wszystkie eventy, które chcę, ale nie publikowaliśmy tam wszystkich atrybutów jeszcze, nie? Że jak tu sobie dorzucę jeden atrybut, żeby te eventy, które publikujemy, były trochę bogatsze, a tutaj sobie dorzucę drugi, to nagle zrobiłem, że kolejna część systemu nie musi nigdy wchodzić, tylko z tych rzeczy, co są publikowane, jest w stanie podjąć jakąś decyzję, jest w stanie zbudować jakiś UI dla użytkownika. To jest mega siła w tym, co ja widzę. Czyli gdzie wszystkie eventy od początku? No, odkąd to wprowadziliśmy te 2 lata temu, to trzymamy. Chociaż były jakieś takie motywy, że tak jak dać coś nowego. To co? Jak dodasz coś nowego, wtedy musisz od początku przejść te eventy, żeby odtworzyć jakiś stan. Wiesz co, to jest tak, że my nie używamy eventów, żeby odtwarzać stanu, przynajmniej
Większości miejsc nie używamy eventów do event sourcingu, żeby otworzyć stan czegoś, ale używamy je, żeby poinformować o tym, że coś się zmieniło. I ostatnio właśnie miałem dużą rozkminę, czy jak się słucha Grega Younga i on używa terminu event sourcing, to czy on naprawdę ma na myśli odtwarzanie stanu z eventów, czy czasem ma na myśli, że samo publikowanie domain eventów jest wystarczające i to jest ciężko załapać z jego toków i często podejrzewam, że to zależy. Także jest kilka niewielkich miejsc, gdzie na przykład zaczęliśmy iść w event sourcing, że sobie zbieramy na przykład, że a, to mamy zaktualizować coś tam w API i my sobie zbieramy, a potem stwierdzamy, ok, to teraz zrobię taki duży patch request do tego API, wszystkie rzeczy, co się zmieniły i wyślemy. I używamy jakby sourcingu, żeby stwierdzić, co się zmieniło, powiedzmy, w przeciągu ostatniej pół godziny, czy coś takiego. No, ale w większości miejsc, ponieważ my zaczęliśmy po prostu nie zmieniać tego kodu, nie zmieniać tej struktury bazodanowej za bardzo, chociaż momentami tak, ale zaczęliśmy od tego, żeby dodawać nowe eventy i po prostu cokolwiek coś robiło w swoim systemie, no teraz dodatkowo publikuję jakieś tam fakty. Nie wiem, jakbyśmy na przykład od początku wszystkie eventy o orderach, chciałbym teraz w kalendarzu je pokazać, no to musisz przez te eventy od początku się przelecieć. Zresztą... Może sobie zakładać, że od dzisiaj dopiero zaczynasz w kalendarzu pokazywać. Że to jest zajebista zaleta tego, że masz te eventy, że możesz, jak przyjdzie ci nowy feature, to że możesz go zaimplementować nie od dzisiaj, tylko tak jakbyś miał go 10 lat temu. I to jest to, o czym dużo Greg Young mówi, że ty nie wiesz, jakie rzeczy twój biznes będzie chciał, jakie będzie chciał raporty, jakie będzie chciał mieć rzeczy na UI-u, ale jak zapisujesz każdy event, to nawet jak twój biznes za 5 lat przyjdzie i powie ci, a pokaż mi takie zamówienia, że ktoś dodał jedną rzecz, a potem drugą rzecz, to ty ze z tych eventów, powiedzmy, wyciągniesz ten i powiesz mu, a tu jest raport tak od początku życia naszego systemu, jak to wyglądało. Tylko trzeba wszystko trzymać. No, trzeba, ale nawet z SQL-owej bazie trzymanie takiej tabelki, że tylko do niej dopisujesz to plus modulo backupu. A jakim jak zaimplementowany jest PubSub w event store? Kto do mnie mówi? Ja. czyli publikacja i subskrypcja. Rzucane są eventy, ale czy to jest w event store handlowanie tych eventów, czy tam handlowanie tych subskrybentów, czy gdzieś indziej obok? Wiesz co, w event store to jest napisane i to jest, jak jest synchroniczny handler, to po prostu wywołujemy go od razu, a jak asynchroniczny, to wrzucamy go na reskę. I to nie jest tak do końca klasycznie jak w normalnych event store'ach, bo w normalnych event store'ach, jak masz takiego zewnętrznego konsumenta i sam on sobie tam iteruje po jakimś streamie i coś procesuje, to masz gwarancję kolejności, w której przetwarzasz te eventy. U nas nie ma tej gwarancji, bo my wrzucamy to na reskę i po prostu, wiesz, jeden handler może się skończyć wcześniej, a drugi wolniej i to się może zrobić w trochę innej kolejności, niż faktycznie te eventy były opublikowane. Ale większość SAG, która jakby z tego korzysta, na przykład sama to ogarnia, że eventy się mogą w dowolnej kolejności zrobić, a 90% pozostałych rzeczy nie dba o to. To nie ma znaczenia, że to nie jest w odpowiedniej kolejności. To zawsze jest taki strach, że jak rzucasz event, to nie masz pewności, że ktoś usłyszał. Ten, co miał usłyszeć, usłyszał. A dlaczego? To w sumie jest jego problem, tego co słuchał. Nie wiem, bo to... Ja mam teraz taką obawę, jak myślę o eventa. Może rzucę event, ale czy doleciał? Znaczy to jest... Z jednej strony, wiesz... Ja trochę o tym mówiłem na wrotach, że czasem to jest właśnie pod niektórymi względami świetne, że jak masz sobie takiego handlera i na przykład powiedzmy, że on usłyszał, ale się wykrzaczył, to jeśli ty sobie zawędzisz ten exception, że złapiesz go, to przynajmniej później nie przejmujesz się, że cała reszta API ci się jakby nie dowiedziała o tym, nie? I to jest zwykle coś, co raczej chcesz, z tego co ja widzę. Czyli, że jeśli coś się nie powiodło, dobra, nie pogodło się, ale w jednej bardzo małym kawałku systemu, a przez wszystkich innych mogło się powieść. A w normalnej architekturze często jest tak, że pójdzie ci ten exception i on ci wszystko jakby wyczyści. Bo my mega się staramy, żeby dane były spójne. Jako deweloperzy jesteśmy mega zafiksowani, żeby dane były spójne. Spoko. Tylko często to jest kosztem tego, że wiesz, ktoś zapłacił i chcielibyśmy kogoś tam o tym poinformować, poszedł jakiś exception i my rollbackujemy. Nie, nie zapłacił. A
Ale jak tam? On przecież zapłacił, tylko jak tam mówiliśmy 10 częściom naszego systemu, że zapłacił, to 9 rypnął, tak? Ale wszystkie pozostałe działały dobrze, no to nie rozbiegujmy z tego powodu wszystkiego, tylko niech ten jeden handler się tam wykrzaczy. I dobra, i masz 99,9% tam spójności i czasem, nie wiem, jak w Elastiku sobie zrobisz serca o to zamówienie, to nie znajdziesz. No to napiszesz deweloperowi i on ci powie, że rypło, ale pod tym urlem będzie. To jest właśnie moim zdaniem mega, że zaczynasz się odcinać od takich rzeczy i dużo jakby rzeczy, o których nie myślałeś, zaczyna wychodzić na jaw. Że jakby na przykład przejęliśmy ten projekt i tam masz motyw, że dobra, przyszła płatność i to jest kurde drugi projekt, w którym pracuję nad czymś takim i dopiero teraz widzę, jakie to jest straszne. Że przyszło ci od bramki płatności, że coś się udało. No i dobra, i ty zapisujesz, że się udało, ale projekty często próbują od razu dostarczyć ten produkt, bo to jest często jakiś tam elektroniczny produkt, więc próbują zrobić side efekty tego, że się udało, nie? Czyli tam daj komuś dostęp do wideo, albo daj komuś dostęp tam do czegoś innego, albo zrób mu bilety, coś tam, nie? Tylko, że jak to się rypnie, to zwykle się rolbekuje ta informacja właśnie, że się udała płatność. A jak zaczniesz myśleć o tych kontekstach, no to do paymentu przyszło, że się udało, payment może to opublikować, a coś, co ma komuś dostarczyć te produkty, może się zapisać na tą informację. Jak to się wydarzy, to ono będzie, wiesz, robić bilety, dawać dostęp do VOD i generować PDF-y, cokolwiek. Ale jak rypnie się w tej części, która jest dużo bardziej prawdopodobna, że się rypnie, bo ten kodzik zwykle, który ogarnia, że transakcja czy tam płatność się udała, jest dość mały, ale konsekwencje tego zwykle są przeogromne w naszych apkach. Że jak ktoś za coś zapłacił, to jest zwykle najważniejsza rzecz, która się dzieje w naszych systemie i to triggeruje mnóstwo innych rzeczy. No i tam pewnie zrobimy jakiś błąd. Tylko jak ten błąd się wydarzy, to nie usuwajmy tej informacji, że ktoś zapłacił, nie? A często ja widzę właśnie, że my próbujemy zrobić wszystko w jednej transakcji, żeby było zajebiście spójnie, to się opłaciło i komuś się zrobiły tam, nie wiem, produkty, nie? A właśnie łatwiej jest przy tych bandach w kontekstach odchodzić od tego myślenia, że dobra, on zapłacił, ale spieprzyliśmy mu wysyłanie tego, nie? Zepsuliśmy mu dawanie tego produktu. Ale ja widzę, że on zapłacił i ja mogę wejść teraz też w pan kontekst delivery, dostarczenia produktu tam gościowi, fiksnąć tam coś i zrobić, odtwórz mi ten event jeszcze raz. Czyli niech tylko pan w kontekście, w którym się zepsuło delivery, zrób mi teraz, że okej, okay, tak jakby zadzieje się to, tak jakby payment przyszedł. Trzeba by jakieś dobre monitoringi mieć sprawdzanie. Taki przypadek, na przykład, nie wiem, używałeś Redisa do WhatsAppu, przyszła płatność, zapisałeś, że jest płatność, przyszłaś event do Redisa, Redis się w tym momencie akurat przeładował. To właśnie w publikacji, będzie w publikacji eventu, prawda? To jest to krytyczne. I do nikogo nie dotarł event. I nie dostał gość biletu, nie wiem. Płatność została zapisana, płatność poszła, ale nic się nie wykonało, co było podpięte do tych eventów. No bo akurat Redis miał to, ale akurat gdzieś mu wypadło. Mhm. Restart poszedł. To co my robimy, to właśnie... To jest fajne, jak sobie zrobisz event stara, który jest na twojej bazie SQL-owej, że masz tą, że event jest zapisany w tej samej bazie. I wrzuć tam jakieś kartki czy coś od tego Redisa. No właśnie, tylko to co my wrzucamy na Redisa, to jest właśnie schedule handlera tego eventu. Że nie ma takiej sytuacji, że wiesz, zapiszemy dane, że płatność się udała, opublikujemy event, a potem jednego albo drugiego nie będzie. Oba będą, bo albo się cała transakcja zakomituje, albo nie. To, co może się rypnąć, to właśnie, powiedzmy, wysłanie do Reska czy do Redisa, nie? Że a, to teraz ty gościu przeprocesuj mi, że to się nie stało, nie? Czyli znaczy, publikacja ma się zawsze transakcja, tak? Czy publikacja to jest transakcja razem z biznesowym jakąś akcją? No właśnie, nie zupełnie. Bo mamy transakcję, że coś tam się zrobiło, nie? Czyli, nie wiem, użytkownik się zalogował, to zaktualizuj mu, że się zalogował, opublikuj ten fakt. Ale przetwarzanie tego faktu, jak jest synchroniczne, to będzie dalej szło w tej transakcji, tylko że my odchodzimy jakby od synchronicznych handlerów. Synchroniczne handlery nam były mega przydatne w legacy, tu sobie bierzesz jakiś kawałek kodu i to, co miałeś gdzieś tam po service objectach albo po kontrolerach, to stwierdzasz, dobra, to sobie przeniosę tutaj do handlera, na razie będzie synchronicznie, to jest mój pierwszy step, nie? Ale jak dopisujemy nowy kod, to prawie zawsze przetwarzanie tego faktu jest asynchroniczne. Czyli, że dobra, zapisało się, jak transakcja się zakomitowała, to
to my wtedy rzucamy na reskę. To teraz wszystkie handlery odpal mi do tego. Chodzi. Ale samo zapisanie eventu w SQL-owej bazie jest w tej samej transakcji biznesowej, co dana transakcja. No i oczywiście chyba metryki, nie? Dają ci też pomoc na to, że jak coś rypnie, to mniej eventów przychodzi, tak? Powiedzmy to nie. Wiesz co, metryki akurat bardziej widać na dashboardzie, gdzie sobie też później zrobiliśmy, że jak coś się dzieje, nie? Jakiś event, to wyślij do relika tam plus jeden albo minus jeden, no nie? I pod tym względem to jest mega fajne. Inna mega świetna rzecz, to po prostu ostatnio mnie ujęło, bo sobie coś tam debugowałem, jakiś taki mega corner case, aha, jak zrobisz w przeglądarce submit, nie pójdzie, a potem refresh. I to jest taki motyw, w którym to nie ma znaczenia, że masz UID, bo dostaniesz drugi raz ten sam UID. I nie mogę skumać, jak to jest możliwe, że my dostajemy dwa razy te same UID-y. A to jest możliwe, jak po prostu ktoś wciśnie ci po poście, znowu refresh. I przeglądarka ci jeszcze raz ten sam post wyśle, nie? I sobie to debugowałem i sobie tam, no dobra, ale co to się w ogóle... W którym momencie generowany jest UID? Wiesz co, u nas był robiony przez JavaScript na frontendzie, ale był renderowany na widoku w formie, jako hidden field. A nie na Postgresie od razu na bazie. Z funkcją. Bo frontem zrobili UID. A czemu nie? Postgres z funkcją U. No bo właśnie to, że z frontendu są UID-y, upraszcza kod. A jak masz ID-ki nadawane przez bazę, to zawsze musisz ją zwracać. A jak masz z frontendu, to frontend jak na przykład dostanie, że coś się udało, to nie musi dostawać żadnej odpowiedzi, aha, a jak jest UID tego, co ja zrobiłem? Nie? Bo on sam go nadał i możesz wtedy mieć takie puste odpowiedzi. I masz prostsze service objecty, prostsze kontrolery i prostsze adaptery na frontendzie. Bo nic nie musi z dołu brać tego ID-ka i pchać do góry, żeby frontend sobie zapisał, jak coś się zasejwowało, że teraz ma taki ID. No, czekaj, ale o czymś innym mówiliśmy. A, no. I mieliśmy zduplikowane UID-y, no i sobie myślę, no i wiesz, jak sobie założysz w głowie, że UID-y się nigdy nie duplikują, a one się potem duplikują, to może ci się rozjechać trochę rzeczy. I sobie to debugowałem. I zrobiłem sobie takie query, weź mi do event store'a, weź mi te trzy rodzaje eventów i znajdź mi takie, gdzie w jego danych w środku był ten UID. I kurde, nagle wiesz wszystko. Że tu się zrobiło to, to się udało, tu się coś udało, nie udało, nie udało. I masz taki po prostu, nie wiem, chodzisz sobie i robisz sobie, po prostu debugowanie z tym jest mega przyjemne. Audit log masz po prostu. Masz, i to jest taki naprawdę dobry audit log. Że ty widzisz, co się zdarzyło, jakie to miało ID, kto to zrobił, kiedy. Także pomaga. Powiedz mi, czy macie rozdzieloną aplikację na mikroserwisy, czy to dalej jest jedna aplikacja, która po prostu jest umownie podzielona kontekstem? Te bounded konteksty są jakby w środku umowne. Ale właśnie jeśli masz tą komunikację po messagach asynchronicznie, to nie jest już tak ciężko zacząć jakby wyciągać je w bok. Tylko wtedy nie możesz mieć takiego jakby stora, jak my mamy, że sobie tam wiesz, wrzucimy na reskę, bo nie możesz. Tylko musisz mieć jakiegoś takiego zewnętrznego stora. Czyli albo ten event musiałbyś później pushować do Kafki, albo do Redisa, albo do czegokolwiek tam, Storma, coś tam, whatever. Musiałbyś to po prostu na takiego, czy tam Rabbita, na takiego publicznego basa puszczać, nie? My mamy taki prywatny bas w środku apki. A jak chciałbyś, żeby zewnątrz, to te same eventy, tylko musisz zacząć je publicznie mieć. I tyle. A robicie tak, że robicie, że dzielicie aplikacje, wydzielacie z niej czasem? Czy raczej się zatrzymujecie na tym, że macie eventy i to już jest koniec? Dla mnie to jest na razie good enough. Okej. Okay. Chociaż podejrzewam, że... Bo my tam dalej mamy, nie wiem, 6 czy 7 deweloperów, to nie jest tak dużo, no nie? Jest tam dużo kodów, ale nie tak dużo deweloperów. Ale jakby, wiesz, startup miał mega sukces i doszedł tam do 100 osób, to biorę te eventy i zaczynam je publikować publicznie. I mówię, jakikolwiek feature masz do napisania, zacznij sobie nasłuchiwać i sobie zbuduj taki model, jaki chcesz. I tyle. I ktoś chce teraz zacząć robić obok, nie wiem, mamy feature, że wyrenderuj na mapce, skąd są ludzie, którzy kupili na dane wydarzenie, nie?
to tak naprawdę możesz zrobić totalnie obok mikroserwisem, nasłuchuj tam, kto kupił, jaki miał IP, uderz do jakiegoś geo czegoś, dowiedz się mniej więcej, gdzie ci ludzie są, zrób sobie tam jakiś widok do renderowania. I mówię, właśnie fajne jest to, że możesz sobie obok stawiać rzeczy, które po prostu polegają na tym wszystkim, co się dzieje w twojej apce. Więc nie wiem, jeśli chcesz zrobić ranking użytkowników, że jak oni lajkują, kupują, to są wyżej, żaden problem. Bo te wszystkie eventy już gdzieś tam lecą. Nie? A to jest mega fajne, że jak ktoś odpowiada za serwis do lajkowania, to w środku sobie może robić co chce. Przestanie mu się to skalować, to się zmieni to ze SQL-em na Redisa, kogo lajkujesz. Ale to jest ten przykład z mapkami, z tą mapą i tak dalej, no to okej, jest jakiś tam event, jest publikowane, że user sobie no, jakiś tam coś tam kupił i tak dalej. No i ten przypadek, o którym mówiłeś, że no, pokaż te punkty na mapie, to jak to wtedy rozwiązać? Okej, no bo ten sam event, który są publikowane, on nie zawiera informacji, jaki to był IP i tak dalej, tylko jakieś takie generyczne, tak, te informacje zawiera. Czyli z tego mikroserwisu i tak gdzieś musisz tam zajrzeć, bo no, po tym nie, IP... Nie, musisz... Akurat IP może zabierać, nie? Jakby skąd jest ta osoba, która kupiła. A często masz tak, że musisz sobie posłuchać na dwa eventy, nie? Że ktoś na przykład jak złożył zamówienie, to może tam jest IP, a drugie będzie event, że opłacił to zamówienie, nie? I tam na przykład nie ma IP-ka. To tamta strona po prostu musi na dwa eventy sobie posłuchać i wiesz, ignorować wszystkie zamówienia, które są nieopłacone, a wyświetlać na mapce tylko te, to dwie rzeczy dla nich przyszły. A co jeżeli w ogóle nie publikowałeś tego IP-ka i nagle go potrzebujesz? No to dodajesz atrybut. Dodajesz atrybut, ale musisz wtedy uzupełnić wszystkie stare eventy. Nie, nie robimy tego raczej. O, parę razy się nam zdarzyło, że przepisaliśmy eventy, że dodaliśmy jakieś historyczne aplikacje, ale zasadniczo przy aktualnych rzeczach, nie. Okej. Okay. Raczej... Jak masz taką apkę, która robi już, wiesz, i tak 100 rzeczy, i zacząłeś od momentu, gdzie nie miałeś żadnego eventu i teraz nie, może 50% apki, może 80% jest pokryta, to nie chce ci się do tego wracać. Ja, no, ja teraz mam, że wiesz, a przydałoby mi się coś, jest event, nie ma, no to dodaję, no, od tego momentu będą. A jak chcesz, to możesz, wiesz, na podstawie stanu bazy wziąć i jakby wygenerować historyczne eventy, udać, że one były kiedyś tam, nie? Ale jak nie, no to olać to. Trochę trzeba do tego pragmatycznie podejść, nie? Jakbyś robił Greenfielda, to pewnie miałbyś zajebiste eventy i tak. Ale jak masz 5-letnie legacy, no to masz legacy eventy. Tylko one i tak są lepsze niż legacy patrzenie komuś dane. Tylko, że w Greenfieldzie też nie znasz dobrze domeny i potem publikujesz jakieś eventy i się okazuje, że one są... No, zmieniasz tą domenę z czasem i tak dalej, więc... Tak, ale mi się wydaje, że to jest nie do uniknięcia w żadnym wypadku. W sensie, że ja też mam ten feeling, a co jak za rok dojdziemy, że w ogóle złe eventy publikowaliśmy. No nie wiem, wtedy będziemy myśleć, nie? Ale ja na przykład widzę, że na przykład publikowaliśmy je w złych streamach. Czy na przykład jak bilet się wygenerował tam z jakiegoś powodu, że ktoś albo kliknął, że ma się wygenerować, albo kupił go, my robiliśmy to w streamie zamówienia. A później stwierdziłem, a później dodawaliśmy feature, że możesz komuś przekazywać ten bilet. I się nagle okazuje, że bilet nie jest częścią agregatu zamówienia, że to nie jest w ogóle ten bound kontekst, to jest część produktów jakieś, które są już tam dostarczane i no i publikowaliśmy to w złym streamie, no i sorry. I jakbyśmy mieli event sourcing, to byłby duży problem, bo mielibyśmy jakby w złym streamie to zapisane, nie moglibyśmy otworzyć stanu produktu jakby z eventów, nie? Ale że my po prostu zapisujemy te rzeczy, ale nie odzyskujemy stanu z nich, to zmieniasz do jakiego streamu piszesz i tyle. Często mi się wydaje, że musisz dodawać nowe atrybuty, jak masz za słaby event, nie? Że za mała jest. Inna rzecz to w pewnym momencie musisz zacząć dodawać nowe eventy, a inna rzecz, że musisz dzielić eventy na mniejsze. Że to, co ci się wydawało, że było jedną zmianą, to tak naprawdę są dwie mniejsze zmiany, które po prostu do tej pory zachodziły zawsze razem. Ale od pewnego momentu, bo masz nowy feature, może się stać połowa tego, a połowa tego, nie? I musisz zacząć publikować, że dwie rzeczy się mają dziać. Ale... życie. 3-5 lat ma twój startup i w ogóle nie wie, o co mu chodzi. A nie masz tak, że z danym eventem publikujesz, zaczynasz publikować coraz więcej
tych metadanych, tam adres IP, jakiś e-mail. Zaczynasz. No właśnie. Ale to jest często kwestia tego, że Mazi za mało zauważyła. Może ja teraz dosłownie wczoraj dodaję to, że zamówienie zostało kupione. Dodałem, bo mieliśmy tam bardzo mało atrybutów IT, jakie to było wydarzenie, coś tam, nie pamiętam. I dodałem, no dobra, no to co jest w tym zamówieniu, nie? Jakie tam są borderline. No i, ale nie potrzebowałem wszystkiego, więc też nie dodawałem tam wszystkich atrybutów z borderline'a, tylko stwierdziłem, a potrzebuję ID, jaki to był produkt i coś tam jeszcze nie pamiętam. I stwierdziłem, jak ktoś będzie chciał większy, to sobie dopiszę. Ale ja wiem, że to, że tutaj to dodaję, to jest kwestia tego, że wcześniej nie mam eventu dodano do zamówienia. I tak sobie trochę workarounduję, nie? Że tu sobie zrobię większy event, że jak się opłaciło, to on mi powie, że się opłaciło i z jakimi produktami. A tak naprawdę jakbyś to robił po Bożemu, to byś miał, że złożono, że dodano, dodano, odjęto, dodano, zapłacono. Miałbyś dużo takich bardziej granularnych eventów, nie? Okay. Ale w Legacy nie jest ci tak łatwo dodać tutaj na przykład coś, więc czasem sobie tutaj dodasz. A nie jest za duża ta tabela wtedy, w sensie tych informacji w jednym takim wierszu, nie ma za dużo jakoś? No. Największy mam chyba taki na 20-30 atrybutami, tak myślę. Bo to w JSON-ie serializowane jest, tak? Gdzieś tam w YAML-u. W YAML-u? W YAML-u, bo... Nie, tłumaczyłem to na Wrocław. Bo możesz tam serializować value objecty łatwo i bo jak zdeserializujesz, to date time jest date time, a nie stringer. I to ma swoje plusy. Czyli, że jak nie masz skimy tego eventu, to po prostu wiesz, wrzucisz mu coś, wyjmiesz i będzie to samo coś. Bo wszystko w Rubin ja mam łyka, nie? Możesz tam wrzucić klasę, znaczy instancję klasy, wyjmiesz, będzie instancja klasy. No Marszala można by też użyć, ale to było mniej czytelne pewnie. No pewnie tak. W każdym razie zmierzam do tego, że teraz powoli dochodzimy do tego, ja się staję takim nazi, że ma być skima tych eventów. Że wcześniej, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, jak dobrze to pójdzie, jak źle to pójdzie. Teraz jak mamy, nie wiem, już tych eventów kilkadziesiąt, kilkaset, nie jestem nawet pewien, to potem sobie piszesz takie testy, na przykład dla Sagi, które już w ogóle nie robią nic z tych bandy w kontekstach, tylko one sobie publikują same eventy i patrzą, czy tam się stało to, co miało się stać. Czyli mówisz, dobra, no to złożono zamówienie, opłacono to zamówienie, ktoś w międzyczasie dodał tam, że chce przesyłkę pocztą, sprawdź, czy jak te wszystkie trzy rzeczy zaszły, to czy się wysłało pocztą, nie? Czy przez adapter przeszło, że do poczty coś wysłaliśmy. I nawet nie potrzebujesz jakby tam część rzeczy robić. Ty musisz przechodzić przez cały bounded context paymentu, tylko sobie puścisz ten event, który paymenty wypuściły i sprawdzisz, czy się stanie to, co się miało stać. I to jest zajebiste, bo to, czy payment się udał, jest zajebiście skomplikowane. A to, że ty sobie puścisz event, no udał się, jest mega proste. Tylko, że potem masz takie testy, nie? I masz już tam w 20 testach, że udał się payment, bo to jest najważniejsza rzecz przy stanie, nie? Więc w prawie każdym teście się pojawia. No i cool, tylko ty byś chciał sobie rozszerzyć go o jakiś atrybut. I teraz fajnie by było wiedzieć, że nigdzie nie publikujesz nieprawidłowego eventu. Więc ja zacząłem robić tak, że jak tworzysz ten event, to on ma mieć wszystkie atrybuty, które tam są powiedziane. Nieważne, że ten test go nie potrzebuje, jak go nie potrzebuje, to daj tam nila, nie? To ja będę w teście widział, że on go nie potrzebuje. Ale mają być wszystkie. No i ostatnio zaczynam robić tak, że w każdym nowym evencie i dodaję do historycznych, jakie to mają być atrybuty. Więc jak i tak to dodaję, to mógłbym tam jeszcze oprócz tej nazwy atrybutu dopisać, jaki jest jej typ, nie? Nie byłoby to szczególnie ciężkie, jak już i tak tam jestem i to zmieniam. Więc mógłbym to de facto za chwilę zacząć serializować do JSON-a i wiedzieć, że jak odczytam to, no to tu miał być timestamp, a jak w JSON-ie jest stringiem, to weź jeszcze sparsuj ten string do timestampa. Nie byłoby to mega ciężkie. Więc zaczynał nowy projekt, to robiłbym to w JSON-ie i miałbym skimę eventu. Ale ta schema jest obok, gdzieś opisana, że taki event, który się nazywa tak i tak, ma dane w takiej i takiej schemie. To w konstruktorze eventu. Zrobiłem po prostu... Ale w sensie, czy w event store zapisy przy każdym evencie jest zapisana ta schema obok, w jakiejś kolumnie, czy... Nie, nie. Bo eventy masz definiowane w appce, a nie w store, nie? Mhm. Więc w appce po prostu, jak masz klasę eventu, to tam zrobiłem w konstruktorze, jak nie podałeś wszystkiego, to się dowie. Więc dodajesz takie, wrzucasz, patrzysz, które testy failnęły, fiksujesz wszystkie testy, że mają mieć wszystkie atrybuty,
I od tego momentu wiesz, że jak ktoś sobie w innym teście rzuci ten event, to on będzie miał wszystkie atrybuty. I to jest maga. Więc masz jakby, bo eventy są tym interfejsem, nie? Z którym jedna rzecz komunikuje się z drugą. A Ruby jest słaby z interfejsem niestety. To co, przerwa na piwo? Tak. Dzięki. Zmieściło się? Ro, jak to się wyłącza? Słyszysz? Co? Jak to się wyłącza? To jest góra. Muszę przyjechać i zrobić.